No trzeba to powiedzieć wprost. W ostatnim odcinku działy się rzeczy istnie dramatyczne. Odejście od nas Serdara do Tottenhamu, który nie był w stanie przełknąć goryczy porażki w pucharze przedsezonowym i postanowili wykupić najlepszego piłkarza, jakiego kiedykolwiek w życiu widzieli, mogło nam podciąć skrzydła. Moi drodzy, Serdar za 106 milionów po aktywacji klauzuli odszedł do Tottenhamu. Zawodnik, który przekroczył wszelkie oczekiwania grając w naszym klubie, absolutna legenda. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, ponieważ pojawiły się nowe propozycje. Pojawiły się nowe, interesujące raporty, które pozwalają nam zainkasować, a raczej spróbować ściągnąć do siebie zawodników, o których nawet nam się nie śniło. Przez budżet transferowy, jaki oczywiście spowodował fantastyczny transfer Jamesa Justina, który na dobrą sprawę przyszedł do nas jako wymiana z Quintillą, cały czas dysponujemy absolutnie największym budżetem transferowym w historii naszego klubu. Moi drodzy, tym samym możemy sobie pozwolić na odpalenie wrotek. Na transfer, którego oczekiwaliście, na transfer, którego oczekiwali kibice, na transfer, którego oczekiwali wszyscy. Na prawdziwą petardę. Absolutną petardę. Moi drodzy, zrzućmy okiem jeszcze na chwilę, albo jeszcze na chwilę chciałbym wam opowiedzieć pewną historię. Tutaj w tle możemy sobie symulować jak najbardziej, żaden problem. Zeszły sezon Bundesligi był gigantycznym zaskoczeniem. Myślę, że dla wszystkich. O, tutaj Everton wyraża ofertę za Mario Götze. Moi drodzy, tym razem nie chcę. Mówią, że mogę spróbować wynegocjować 23 600. To ja takie negocjacje zlecę nie od 30, to będzie zdecydowanie za dużo. Niech będzie od 25 i zobaczmy, czy będziemy w stanie wynegocjować tutaj coś więcej. Ale zgodzę się już na tym, jeżeli odpowiedzą mi, że nie, to zgodzę się na taką ofertę, jaką nam przedstawili. Moi drodzy, zeszły sezon był o tyle gigantyczną niespodzianką, że Bayern Monachium zaliczył kosmiczny regres. Bayern Monachium rzutem na taśmę załapał się do europejskich pucharów, dając się wyprzedzić przez 3 kluby. Bayern Monachium jest w gigantycznym kryzysie i to możemy spróbować wykorzystać w sposób bardzo prosty. O mój Boże, Hertha Berlin kupiła Alexa Sandro. Kluby z Bundesligi absolutnie się wzmacniają i to naprawdę niesamowicie. Wow. Naprawdę wow. Moi drodzy, transfer, o którym mówię, to jest zawodnik, którego raczej dobrze kojarzycie. To jest piłkarz, którego wszyscy dobrze znamy, który jest nam zasugerowany jako członek podstawowej jedenastki, jako zawodnik absolutnie o niesamowitych umiejętnościach, który co więcej jest byłym piłkarzem Schalke, który odszedł z Schalke w 2018 roku. Teraz powrót w 2024 bodajże nie brzmi jak aż taka tragiczna opcja. Konsultowałem to z wami w sekcji komentarzy i powiedzieliście, że jest to absolutnie coś, co chcielibyście zobaczyć. Co więcej, w przypadku Christophera Nkunku niestety dostrzegliśmy informację taką, że ten zawodnik nie chce przejść do ligi, która prezentuje zbyt niski poziom jak na jego umiejętności. No i spodziewać by się raczej można było, że w przypadku Leona Goretzki będziemy mieli identyczny komunikat, ale moi drodzy, bo podobny komunikat pojawiał się też na przykład przy Zakarii, który nam też został zasugerowany, ale Zakaria grając w Borussii Mönchengladbach, gdzie Borussia Mönchengladbach w ogóle się nie zakwalifikowała do żadnych europejskich pucharów, więc to by było jeszcze naturalniejszym, że ten zawodnik by przyszedł do klubu z Bundesligi, który gra w europejskich pucharach? Nie. Zakaria też miał napisane, że nie chce przejść do klubu, który prezentuje zbyt niskie umiejętności raczej do ligi, co jest dla mnie totalnym kuriozum. W każdym razie, moi drodzy, mieliśmy dwa typy co do transferów. Pierwszym z nich był oczywiście Bruno Gimaraes z Olympique Lyon, zawodnik, który jest fantastyczny, mega progres może zaliczyć, ale z drugiej strony jest wart te 40 milionów, a wy chcecie potężnego transferu za absolutnie największe pieniądze, jakie kiedykolwiek w historii widział nasz klub. I takim transferem absolutnie byłby Leon Goretzka. Zaoferować musielibyśmy za niego między 130 a 185 milionów, więc moi drodzy, to są naprawdę kosmiczne pieniądze. Z drugiej strony mamy za niego klauzulę odstępnego, która wynosi 150 milionów tu i teraz i moglibyśmy ją spróbować aktywować. Ale możemy spróbować zaproponować kupno i zobaczyć. Aha. Przepiękna historia. Jezus Maria, powtarza się identyczna sytuacja jak z Manuelem Neuerem, gdzie też snuliśmy historię, opowiadaliśmy, co by tu się nie działo, jakby to nie było i tak dalej, a jak to się wszystko ostatecznie kończy,
to wszyscy dobrze widzimy. Czyli byśmy chyba musieli powrócić znowu do tego Bruno Gimaraesza. Problem jest taki, że do naszego klubu nie będzie chciał dołączyć żaden zawodnik z takiej półki 85-86 punktów overalla, na przykład z Premier League. Pojawiały się nam takie propozycje, jak chociażby gdzieś tutaj był, nie wiem teraz dokładnie, musiałbym to przejrzeć. W każdym razie, w którym z tych raportów, być może tutaj to będzie Anglia, gdzieś tutaj mam wrażenie, że pojawił mi się Donny van de Beek. Moi drodzy, dokładnie tak. I Donny van de Beek, pomyślałem sobie, wow, to jest to, czego ja bym chciał. To jest coś, co się wpisuje idealnie, moi drodzy. Ale jak tylko zobaczycie, sami zaraz. Przechodzimy sobie tutaj do listy życzeń, próbujemy kupić Donnego van de Beeka i co? I ten klub nie chce przejść do ligi, która prezentuje zbyt niski poziom jak na jego umiejętności. Więc moi drodzy, jesteśmy w tym momencie totalnie pod ścianą, bo nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na jakiś transfer taki naprawdę, naprawdę kosmiczny, z absolutnego, nieprawdopodobnego wręcz topu. Bo to jest po prostu niemożliwe. Phil Foden, jemu kontrakt wygasa, ale on nie będzie chciał do nas odejść. Zresztą w ogóle kupno Phila Fodena, nie, to, tak, takie rzeczy aż tak grubo chyba nie będziemy tutaj lecieć. Więc sami widzicie, że to są spore problemy. To są naprawdę spore problemy. Rodri się wydaje też być super opcją, ale co, u Rodriego i tak czy siak dostaniemy przecież informację, że ten zawodnik nie chce przejść do ligi, która prezentuje zbyt niski poziom jak na jego umiejętności. I tak jest u każdego. I tak jest, moi drodzy, u każdego. Tagay Ndombele brzmi super, brzmi fantastycznie, ale ma 88 punktów overalla, więc oczywiście nie będzie chciał przejść do ligi, która prezentuje zbyt niski poziom jak na jego umiejętności. I moi drodzy, tak do usranej śmierci z każdym. Z każdym piłkarzem po prostu, ile tylko by się dało, tak to wygląda z każdym piłkarzem, nad którym się tutaj jakoś poważnie zastanawiam. Z perspektywy czasu, jak na początku mówiłem, że dosyć dużo pieniędzy dała Borussia Dortmund za Mateo Kovacicia, ja teraz powiem, że ja bym tego Mateo Kovacicia, to ja bym najchętniej od tej Borussii Dortmund to odkupił, bo to jest naprawdę fantastyczny piłkarz, który by się nam zdecydowanie przydał. Myślę sobie o Wilfredzie Ndidim, że Wilfred Ndidi, patrząc tutaj na te statystyki, też byłby naprawdę petardą, ale Wilfred Ndidi po raz kolejny, moi drodzy, nie wiem, czy to jest jakiś próg, jeżeli dany zawodnik przekroczy 86 punktów overalla, czy on już uważa, że nie może przejść do naszej ligi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to dokładnie wygląda. Czy Declan Rice to jest piłkarz, który ewentualnie by chciał do nas przejść? Tutaj jest piłkarz, który ewentualnie chciałby do nas przejść. Declan Rice to jest piłkarz, który jest w jakimś stopniu realny, więc zostawmy sobie tutaj tego Declana Rice'a. Patrzę dalej i się zastanawiam. Tu Aymeric Laporte. To są piłkarze, którzy, moi drodzy, są po prostu poza naszym zasięgiem. Jakkolwiek brutalne to nie jest, jakkolwiek okropne to nie jest, bo chcemy, mamy pieniądze, które chcemy wydać, ale okazuje się, że my nie mamy jak wydać tych pieniędzy. Nie jesteśmy w stanie wydać tych pieniędzy, bo po prostu piłkarze nie są zainteresowani dołączeniem do naszego klubu. To jest naprawdę, naprawdę smutna sytuacja. W lidze niemieckiej z kolei problem jest taki, że tu z piłkarzy takich naprawdę top of the top nie mamy tak typowo pomocników defensywnych, nie mamy typowo jakiegoś pomocnika środkowego i tak dalej. Dani Olmo to jest ktoś ofensywny, Mateusz Kunia to jest ktoś ofensywny. To są piłkarze, którzy byliby fantastycznym wyborem, ale czy ściąganie ich tutaj jest ostatecznie czymkolwiek logicznym? Julian Brandt musielibyśmy zaoferować, no teoretycznie, jeżeli chodzi o Juliana Branta, przepraszam, nie Juliana, bylibyśmy w stanie go ściągnąć, ale to jest, moi drodzy, problem. To jest, moi drodzy, naprawdę niewątpliwie gigantyczny problem, który powoduje, że my teraz mamy problemy. I to gigantyczne mamy problemy z tym, jakiego piłkarza mielibyśmy tutaj do nas ściągnąć, bo z ligi francuskiej nie wiem, czy ktoś się do nas przekona. Nie wiem, czy któryś z tych piłkarzy będzie miał tutaj taki poziom 85 punktów overalla, na przykład Angel Correa. Czy on uważa, że on by mógł przejść do naszej ligi? Angel Correa uważa, że mógłby przejść do naszej ligi. Czyli mam wrażenie, że ten poziom, kiedy zawodnik mówi do nas kategorycznie nie, to jest 86 punktów overalla. Tak jest, na to wygląda. 86 punktów overalla, moi drodzy, czyli 85. Wychodzi na to, że to jest najwyższy poziom, jaki moglibyśmy tutaj sobie ściągnąć. Z tego względu, no chyba, że z tej samej ligi, albo z ligi NOS, ale w lidze NOS raczej nie będziemy mieli już takich tutaj petard, moi drodzy. Tu jest Daniel Braganza, nie wiem, możemy go zaobserwować, ale na niego pewnie będziemy musieli czekać, a czekać, jeżeli chodzi o jakieś raporty, więc to też pewnie potrwa naprawdę, naprawdę długo. Proszę go zaobserwować, ile ty potrzebujesz dni? 18. Moi drodzy, tu jest Jetson Fernandez, który grał oczywiście z... w Tottenhamie, kojarzę tego zawodnika z Tottenhamu, no ale to jest problem, to jest dla nas naprawdę gigantyczny problem. Dlaczego Kylian Mbappé jest tutaj? Nie wiem. Kylian Mbappé swoją drogą ma 95 punktów overalla i klauzulę odstępnego 432 miliony. To jest jaki...
kosmos, absolutny kosmos. Patrzę po dalszych ligach, zastanawiam się, czy liga włoska. W lidze włoskiej zasugerowano nam bardzo fajnego Sabicera. Zasugerowano nam super Nkunku i Nkunku byłby naprawdę fantastyczną opcją, ale wszyscy wiemy, jak to się skończyło, więc tutaj myślę, że Marcel Sabicer jest fajną opcją, z tym, że Marcel Sabicer jest absolutnym szefem na tu i teraz, ale to jest gościu, który jest już trochę wiekowy. Jest to problem. Bruno Gimaraes mówiliście, że na pewno by się u nas rozwinął i to jeszcze jak. Ale patrzę tutaj, zastanawiam się, ja chcę przejrzeć dokładnie wszystkich tutaj piłkarzy, żeby nie ominąć nikogo. Czy Nicolo Barella to jest piłkarz, który byłby w stanie do nas dołączyć? No nie, bo prezentujemy zbyt niskie umiejętności jak na jego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No moi drodzy, jest to sytuacja tragiczna. N'Golo Kante, dawaj na emeryturę do Chelsea. Dawaj na emeryturę do Schalke. Otóż nie, wolisz grać w Interze niż w Schalke. No, ja to po części rozumiem. Rodrigo Bentancur, fajna opcja. Rodrigo Bentancur to jest naprawdę fajna opcja. A będziesz chciał do nas przejść? Będziesz chciał do nas przejść. Bentancur to jest fajna opcja, typowy środkowy pomocnik, zawodnik, który jest dobry i z przodu, i z tyłu, mega uniwersalny. Może i ten Rodrigo Bentancur nie jest aż taką tragiczną propozycją, którą nam tutaj zasugerowali nasi skauci. Przeglądam dokładnie, wcześniej poza nagraniem też przeglądałem, moi drodzy, te wszystkie raporty, więc ja patrzę tylko, czy coś przeoczyłem, ale mam wrażenie, że nie, że nic nie przeoczyłem, że po prostu jeżeli chodzi o tutaj o pomocników, to mamy po prostu sytuację kryzysową. Lucas Torreira to nie jest to, co by nas tutaj interesowało, potrzebujemy przede wszystkim środkowego pomocnika, pomocnika defensywnego. SPO też nie aż tak bardzo, a jak widzicie, jest z tym trochę problem, chyba że Marcos Llorente, ale tu też na 100% będzie komunikat, że nie chce przejść do naszej ligi, otóż to. I moi drodzy, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? No to jest przecież dramat. Ja jestem już teraz po prostu mega podirytowany tą całą sytuacją, bo co nam po takim budżecie transferowym na dobrą sprawę teraz? Postawmy sprawę jasno. Co nam po tak kosmicznym budżecie transferowym, jak nie jesteśmy w stanie nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić? Nie możemy kogoś kupić, nie możemy wkroczyć jakoś w negocjacje za bardzo. Nkunku nie chce do nas przejść. Skoro nie chcesz do nas przejść, no to Nkunku, co ja ci mogę poradzić? Jeżeli chodzi o pomocników defensywnych, Bakayoko to nie jest na teraz ten moment. Tu jest 82 punkty overola, 82. Ja chcę od najwyższej możliwej oceny. Goreckę usuwamy, skoro ty nie chcesz do nas przejść, nawet jeżeli ja bym ci, gościu, zaproponował, no to nie. Julian Brandt, to jest ciekawe, że ten piłkarz, a ciekawe, czy jego bylibyśmy w stanie do nas ściągnąć. Brandt, trochę kontrowersyjnie, zawodnik z Bayeru Leverkusen do Borussii Dortmund, później do Schalke, trochę obieży świat. Z drugiej strony gościu by odchodził z mistrza Niemiec, jakim jest Borussia, do nas. Trochę mało realne. Szkoda, Nkunku, że ty nas nie chcesz. To mi naprawdę rani moje serduszko, bardzo mnie to boli. No i tutaj się nam otwiera kolejne pole do dyskusji. Mamy Sabicera, który jest sprawdzony w tej lidze. SPO, SPD, SP, absolutnie uniwersalny, ale już trochę wiekowy. 29 lat. Z drugiej strony jest Declan Rice. Piłkarz, który siedzi cały czas w tym West Hamie za kosmiczne pieniądze, trzeba by go było, a wcale nie w sumie, nie, wcale nie za kosmiczne, jak na to popatrzeć, bo chyba mu się jakoś kończy kontrakt, bo sugerują 60 baniek. No i mamy też Rodrigo Bentancura. Bentancur wydaje się być fajną opcją. I Bruno Gimaraes. Jest, nie wiem, powiem wam szczerze, że mam teraz takie zagwozdki. No dobrze, jeżeli miałbym typować tutaj takich faworytów. Mamy czterech, moi drodzy. Ja najwyżej, jeżeli ja jeszcze dzisiaj tego transferu nie sfinalizuję, ja zostawię pod tym odcinkiem ankietę. Będzie ankieta, w której chciałbym, żebyście się wypowiedzieli. Sabicer, Declan Rice, Bentancur czy Gimaraes? Gimaraes, czy, no tu akurat na gwiazdki sztuczek nie ma co aż tak patrzeć. Najbardziej defensywny zawodnik, absolutnie. Gimaraes to jest bardziej defensywny. Bentancur to jest prawdziwy kocur. No kurde, Declan Rice też typowo defensywny. No powiem wam tak. Najbardziej mi siedzi Bentancur. Chyba, albo Sabicer. Jest mega uniwersalny. Bentancur potrafi grać i z przodu, i z tyłu. Patrzę na przykład na statystyki strzelania. Bentancur, pomyślcie, ile bramek zdobywał Serdar. Bentancur ma 73 strzelania. Sabicer ma 84 strzelania. Z drugiej strony Sabicer w obronie ma zaledwie 64 punkty overalla. Bentancur ma w obronie 77 punktów overalla. Declan Rice, obrona 85, ale z Declana Rice'a to czasami jest bardziej środkowy obrońca niż defensywny pomocnik. Strzelać totalnie nie potrafi. Gimaraes, trochę podobny wątek.
Ze strzelaniem jest u niego gorzej. Więc moi drodzy, mam wrażenie, że ten Rodrigo Bentancur wydaje się być taką naprawdę, naprawdę konkretną opcją, a też pewnie musielibyśmy za niego dać dużo pieniędzy, więc po części taki mega hitowy transfer też by się chyba w to wpisywał. Więc moi drodzy, absolutnie największymi faworytami na tę pozycję wydaje mi się być Bentancur i Sabitzer. Bentancur, Sabitzer to jest to, co mi się wydaje, że to są największe, najwięksi faworyci. Ale ankietę zostawię na dole, więc wejdźcie i zagłosujcie. Chyba że w tym odcinku już też podejmę decyzję, to też jest prawdopodobne. Jeżeli mi powiedzą, że zaraz się... Ile tutaj mamy jeszcze spotkań do rozegrania? Mamy tutaj mecz i tak dalej. Tu już jest okno transferowe zamknięte, więc jest opcja, że tak, że zostawimy sobie te ostatnie dni okna transferowego na faktycznie następny odcinek. Więc moi drodzy, być może jeszcze będziecie mieli na to faktycznie jakiś wpływ. Chyba że dostaniemy informację, że jest lipa. Zelke odchodzi do Benevento na rok, fantastycznie, a Lazio chce od nas odkupić Zelkę. Czy my chcemy sprzedać Zelkę? Zelkę do nas przyszedł za darmochę. Zelkę jest jaki jest, każdy widzi. 10 punktów overalla różnicy pomiędzy nim. Zelkę, no, trochę traci nawet miejsce u nas na ławce rezerwowych. Z drugiej strony, nie, no nie, trzeba mieć Zelkę w odwodzie. Nie możemy robić też aż takiej wyprzedaży. Nie możemy robić też aż takiej wyprzedaży, bo to się może dla nas źle skończyć. Więc moi drodzy, Zelkę sobie tutaj usuwamy. Z drugiej strony, no nie, 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 usuwamy Zelkę. Ja podziękuję, to jest fajna oferta, rozumiem, racjonalna całkiem, ale ja na to powiem po prostu pas. Moi drodzy, Jean-Kevin Augustin miałby odejść do Nantes. No to jest piłkarz, który nas teraz już też nie interesuje. Ja myślę, że mogę go nawet usunąć ze swojej listy życzeń. Tak więc dajmy sobie tutaj overall od najniższego. Gdzie tutaj jest pan Jean-Kevin Augustin? Jean-Kevin Augustin, Jean-Kevin Augustin. Jest Jean-Kevin Augustin. Tutaj byliśmy zainteresowani bardzo przez jego klauzulę i tak dalej, ale myślę, że możemy go sobie po prostu odpuścić, usunąć z listy życzeń. Tak samo jak tutaj Floriana, chociaż Krugera, ewentualnie Kruger. Chociaż on niedawno dołączył do klubu znowu, więc nie chciałby się przenosić i tak do usranej śmierci. Tararara, tararara. No dobra, mniejsza z tym. Moi drodzy, czas przejść do Ligi Europy. Czas przejść w sumie do eliminacji do Ligi Europy, gdzie gramy z St. Patrick's Athletic Football Club z Dublinu, czyli gramy z irlandzką ekipą, ale myślę, że raczej powinniśmy ich rozjechać. Znaczy, nie chcę nikogo tutaj, wiecie, jakby ignorować, bo to nie o to chodzi. O kurde, Leicester City chce od nas kupić Larsa Unerstala. Co wam, po co wam, co się wam stało? Dupa się wam zaczęła palić? Ktoś wam odkupił bramkarza, czy co? Mamy Kobela, mamy Fermana. Pytanie, czy Ferman zaraz nie będzie kończył kariery. Ferman 34 lata. No tutaj jest Majer. Majer 16 lat. Do wypożyczenia absolutnie byłby. Kurde, no ten... W sumie... Niech będzie, może być. Ferman, jak się okazało, jednak kariery nie kończy. Myślałem, że kończy, ale on jednak nie kończy. Więc moi drodzy, możemy tutaj tę ofertę... Ile wy nam daliście tutaj? Możemy to zlećmy. Wy jesteście z Premier League, wy macie pieniądze, więc zlećmy negocjacje, jak najbardziej. Wy tam możecie jeszcze coś ponegocjować co do ceny tego piłkarza. Dobrze, moi drodzy, czas wziąć udział w konferencji przedmeczowej. Lecimy. Będą na pewno, mam wrażenie, że będą jakieś pytania co do morale po odejściu Serdara. To jest jakby, to jakby nie patrzeć, był nasz kapitan, prawda? Po tym meczu na pewno przejdziemy dalej, skoro Schalke, trening. No powiedzmy, że tak, fantastycznie, morale zmotywowane, więc jest wszystko elegancko, wszystko jest w porządku, wszystko jest dobrze, dobrze robią. Pozdrawiam wszystkich dobrych chłopaków z Legnicy. Moi drodzy, wyjdziemy naszym najlepszym możliwym składem. Nie ma co się tutaj jakby bawić w jakieś inne ceregiele, moi drodzy. Mamy na szybkiej symulacji rezultat 3-0. Bramki zdobywa Harit, Dumfries, James Justin. No i to jest fantastyczna informacja, że James Justin ze swoim trafieniem to jest naprawdę super informacja, fantastycznie. Moi drodzy, to z tego co widzę, to może nawet na ten drugi mecz będzie w stanie wyjść jakby nasz jakiś rezerwowy skład. A Harit w końcu się rozwinął na lewe skrzydełko. Fantastycznie, przekonwertuje cię na to lewe skrzydełko i teraz gościu się na tym lewym skrzydłowym rozwijaj spokojnie, spokojnie do przodu. To u ciebie pewnie trochę potrwa z tego co widzę, ale... Na luziku. Najważniejsze jest to, że masz już te lewe skrzydło, to podskoczyły ci punkty overalla bardzo wysoko i James Justin też się rozwinął definitywnie na LO. I moi drodzy, James Justin na LO, ładnie, pięknie, swoją drogą, James Justin będzie zapierniczał zaledwie 9 tygodni, więc chłop może się naprawdę rozwijać. Widzicie już co się dzieje? Widzicie już co się dzieje? To naprawdę będzie dobre, to będzie dobre, moi drodzy. Mamy informację, że Harit tam gotowy do konwersacji i tak dalej. Meyer, Stadrę, 15 baniek. A tutaj Ridle Baku, Wolfsburg. No nam nie jest potrzebny Ridle Baku, bo skończyło się u nas z tym obrońcą tak jak się skończyło.
Okej, okay, fantastycznie moi drodzy. Teraz, w tym momencie, możemy sobie przejść do starcia z Augsburgiem. Ale dogadaliśmy jeszcze sprzedaż, Mario Götze, no te 21 dobrze, wcześniej... O, niech będzie, niech będzie, akceptuję to. Akceptuję tego Mario Götze, niech on odchodzi jak najbardziej. Może być tak jak jest. I teraz moi drodzy, czas na starcie z Augsburgiem. No halo, no, na inaugurację sezonu musieliśmy się podzielić punktami, no to teraz trzeba wyjść naszą tą samą jedenastką, którą wyszliśmy na ten mecz Ligi Europy, ale pokazać, że ten skład walczy tutaj o najwyższe możliwe cele. Tak więc zaczynamy. Gramy na wyjeździe. Skład Augsburga, Bodart, dalej mamy Oxforda, Udokuja, Kedir, Jensen, Grezo, Mvia, King, Niederlechner, Higuain i Vuley. O, Vuley do Augsburga, ciekawy transfer. U nas, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, Gikiewicz na ławce rezerwowych, to jest bardzo ciekawe. Gumny też na ławce rezerwowych. U nas oczywiście nasz skład znamy, wiemy jak to wygląda, wiemy jaka jest sytuacja w tej drużynie. Wiemy, że cały czas szukamy trochę rozwiązań, jeżeli chodzi o ten środek. Po odejściu z Serdara na pewno straciliśmy sporo na jakości, ale moi drodzy, mówi się o ewentualnym transferze Bentancura, mówi się o ewentualnym przejściu może Marcela Sabicera. Kurde, ten Bentancur, powiem szczerze, jak teraz o tym myślę, wydaje mi się, że Bentancur to jest opcja naprawdę, naprawdę pryma. Sort Lozano, czemu ty nie strzeliłeś, gościu? Dlaczego Lozano nie strzelił? Nie jestem w stanie wam odpowiedzieć na to pytanie. Guevara, Bissouma, strzał Embolo, ale to było wręcz podanie. Swoją drogą, w zeszłym odcinku zadawałem wam pytanie, czy chcielibyście, żebym zmienił numerek Bissoumie na 8. Powiedzieliście, że nie, żeby Bissouma został z tą 14, że 8 będzie dla ewentualnego transferu, który do nas przyjdzie, jeżeli to faktycznie będzie jakaś petarda, która po prostu będzie nam kazała zbierać szczękę z podłogi, to wtedy jak najbardziej. Myślałem, że ta 8 będzie ładnym numerem dla Gorecki, ale... Z tego co widzę, mamy bana na transfery z Bayernu. To jest chyba ta kwestia, że mamy te surowe negocjacje transferowe, że po prostu ci zawodnicy nie chcą do siebie przechodzić i tyle. Koniec, kropka. Moi drodzy, Erik Lamela. Dziesiąta, bramka w 32 minucie, nie wiem czy 10 czy 50, nie mam pojęcia. Erik Lamela robi robotę fantastyczną, jestem z niego super zadowolony. Patrzę na ławkę rezerwowych i myślę sobie, kto tutaj wejdzie. Na pewno wejdzie Blumberger i na pewno wejdzie Lang, żeby ci juniorzy łapali minuty, żeby ci juniorzy mogli grać. Chociaż problem jest taki, że patrzcie, że środek pola gra sobie naprawdę, naprawdę świetnie. Guevara fantastyczna ocena, Bissouma fantastyczna ocena, ale nie ma co sobie dawać mydlić oczu. Potrzebujemy piłkarza, który będzie totalnym liderem, jeżeli mamy walczyć o lepsze i faktycznie wyższe cele, to po prostu potrzebujemy piłkarzy lepszych. I tyle. Erik Lamela z drugą bramką, fantastycznie. Amin Harit jakoś słabo, więc za Harita wpuścimy sobie Langa, bo wygląda to jakoś niepokojąco, ale moi drodzy, no jest spoko. Przejdźmy sobie tutaj do tego meczu, zacznijcie, żeby Harit nie został ściągnięty też w 45 minutach. I teraz za Harita wejdzie sobie Lang. Patrzcie, jak Lang w ogóle się rozwija, to jest super sprawa. Super sprawa jest to, że Lang tak leci do przodu, naprawdę. Jestem mega zadowolony. No dobra, na razie się zatrzymajmy na tej jednej zmianie, niech to będzie Lang, później najwyżej zrobię dwójkę, jeżeli zdobędziemy jeszcze trzecią bramkę, to kto wie. O, czyli nie w 45, ale w 46 zmieniłem Harita, no. To już mógł nawet chłop nie wychodzić z szatni, tylko go zmęczyłem jeszcze bardziej. No trudno, trudno gościu, wiesz jak jest, przepraszam. Przepraszam cię najmocniej. No dobrze. Mamy te pewne prowadzenie. O, może będzie jeszcze kontra, czy będzie 3-0. Erik Lamela, wycofanie tej piłki. Ładne rozegranie, będzie Lozano. Tak jest moi drodzy, Irving Lozano w końcu ma swoje trafienie debiutanckie. No to czekajcie, teraz muszę sobie popatrzeć, kto tutaj potrzebuje zmiany, kto tutaj ewentualnie może zostać zmieniony. No problem jest taki, że patrzę po tym naszym składzie i tu wszyscy się spisują naprawdę, naprawdę fantastycznie, ale zrobimy sobie te zmiany ze względu na to, żeby po prostu dać szansę młodym. Niech Kerer też wróci na obronę, niech powącha trochę murawy, żeby przypomnieć sobie, jak się gra w piłkę nożną. I jeżeli będziemy mieli te zmiany już do końca, to wtedy moi drodzy, myślę, że przesymulujemy ten mecz też do końca, żeby nie musieć jakby zbędnie tutaj oczekiwać. O, chociaż Team Lang. Dawaj Lang, strzel bramkę albo asystuj, cokolwiek. Ładna klepka z Bissoumą. Brillembolo, odegranie piłki. Brillembolo, tam Guevara gdzieś pognał do przodu i Yander Guevara... Ajajajajajajajajaj. Nie udało się. Ale Dumfries, fajne przejęcie piłki. I Brillembolo, czy będzie strzał, będzie podanie, Bissouma, jeszcze podanie, cały czas się cackają, ale brakowało osoby, która by faktycznie przejęła tę piłkę, kopnęła na bramkę I zdobyła bramkę. No niestety, jest jak jest. No teraz za to Augsburg ma szansę na zdobycie trafienia. Czy Kobel zachowa czyste konto w drugim meczu? Na razie wygląda to naprawdę dobrze, bo Augsburg nie sprawiał w ogóle żadnych trudności. Jest interwencja Kobela, fantastycznie moi drodzy. My w takim razie przejdziemy już sobie ten mecz do samego końca. Udało się nam zachować czyste konto. W ogóle czemu się zrobiły jeszcze większe zmiany? Nie mam pojęcia, ale skoro tak, to niech będzie. Skoro wszyscy piłkarze, którzy mieli dostać szansę gry, ją dostali, to myślę, że pozostaje się nam tylko i wyłącznie cieszyć, prawda? Prawda. Moi drodzy, fantastycznie to wygląda. Jestem super zadowolony.
ładnie się ci piłkarze rozwijają. Myślę, że rotacja składu też przebiega zgodnie z planem. Wychodzi to naprawdę, naprawdę nieźle. Chciałbym strasznie wypożyczyć tego naszego bramkarza, żeby on gdzieś załapał minuty gry, żeby gdzieś mógł się tutaj rozwinąć. Tylko Majer, ty jesteś na liście wypożyczeń, ale niczyjego zainteresowania nie ściągnąłeś. Tutaj jest też do wypożyczenia oferta z Leicester, no problem jest troszeczkę. Troszeczkę mamy problem. Jeżeli chodzi o zawodników wypożyczonych, no to z zawodników wypożyczonych, moi drodzy, to my możemy na prędkości złożyć i drugą kadrę. Jak widzicie, niektórzy się już rozwijają, a to dopiero jest początek sezonu, więc to wygląda naprawdę, naprawdę super, super imponująco. No dobrze, symulujemy, moi drodzy, kolejne treningi. Kluby wyczekają na losowanie UEFA Champions League, rozgrywek grupowych. To chyba te grupy są ostatecznie przygotowane wtedy, kiedy my rozegramy sobie eliminację. Tak mi się wydaje. Moi drodzy, mamy informację, że Mario Götze zostaje sprzedany do Evertonu i mamy też ofertę za Rabie... No, od Bayeru. Nie. Odrzucamy tę ofertę absolutnie. To jest... To tak czy siak, moi drodzy. Sprzedaliśmy Mario Götze, zawodnika, który tak czy siak przyszedł do nas za darmo, a wszyscy wiecie, jak to się ładnie skończyło. Więc, moi drodzy, teraz czas na mecz z Pac. Czy Lang wypełni powstałą lukę? Ma szansę stać się symbolem? No, zbustujmy morale Langa, jak najbardziej. W pierwszym meczu wygramy ponownie i powiedzmy, że najpierw Augsburg, teraz Patryk Athletic. Wszyscy zawodnicy są ważni, wszyscy chłopcy się starają. Wszyscy zawodnicy są ważni. Tak, zdecydowanie. Będę chciał teraz porotować tym składem. Jeżeli mamy taką możliwość, to dlaczego by nie? A mamy taką możliwość niewątpliwie. Czy mamy już, znamy losowanie grup w Lidze Mistrzów? Tak mi się wydaje, że chyba znamy te grupy Ligi Mistrzów. I tak jest, moi drodzy, znamy wyniki losowania Ligi Mistrzów, więc zajrzyjmy do Ligi Mistrzów i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Grupa A, Inter, RB Lipsk, Porto, Spartak. Grupa B, Spurs, Roma, Lille, Szachtar, PSG, Borussia, Eindhoven i Lokomotiv Moskwa, City, Juve, Sevilla, CSKA, Moskwa, Real Madrid, Hoffenheim, Atalanta, Genk, Liverpool, Benfica, Villarreal, Salzburg. I w grupie G mamy, o Jezus, to jest bardzo dobra grupa, Barcelona, Chelsea, Slavia Praga i Dynamo Zagrzeb. Wydaje mi się, że wcale skreślanie Dynama i Slavii nie jest jakby mądrym wyborem. I grupa H, Bayern, Monaco, Valencia, Fenerbahce. Bayern raczej trafił całkiem niezłą grupę, z tym, że Bayern jest w kryzysie oczywiście. Przejdźmy teraz do tego spotkania, gdzie, moi drodzy, będę chciał wyjść mocno rezerwowym składem, tak więc, moi drodzy, może nie aż tak, może, to czekajcie, tutaj chyba za bardzo przegiąłem. Zróbmy tak, że zrobię po prostu sporo zmian względem tamtego składu. Mamy też kilku zawodników, którzy zasłużyli na grę od pierwszej minuty, więc, moi drodzy, niech to będzie wejście Blumbergera od pierwszej minuty. Tutaj na SN może zagrać sobie pan Kutucu, w miejsce Harita może sobie wejść pan Rabi Matondo, a w miejsce Irvinga Lozano pan Lang, chociaż Lang też jest zmęczony, ale to spokojnie, trzeba mieć go po prostu w pamięci, że on może po prostu wejść. Tilo Kerrer plus 6. Zagraj od pierwszej minuty. Patrzę, czy ktoś jeszcze tutaj potrzebuje zmiany. Myślę, że chyba reszta zawodników nie. Chyba dają radę tak, jak jest, więc, moi drodzy, zapiszmy ten skład. To jest starcie, które z jednej strony możemy sobie odpuścić, z drugiej strony myślę, że nie możemy co lekceważyć tutaj St. Patrick's. Oni grają teraz absolutnie o wszystko, ale no takim rezultatem jak 3-0 zapewniliśmy sobie raczej awans. I to tak na spokojnie. Mimo wszystko zagramy, żeby dopełnić formalności. Mamy szansę zagrać też tymi zawodnikami, którzy na co dzień oczywiście wyjściowego składu nie mają, więc możemy zobaczyć, czy faktycznie Tim Lang ma to coś w sobie, czy on w rzeczywistości jest tak samo grywalny, jak to wygląda na papierze, bo jego rozwój wygląda naprawdę fantastycznie, ale czy w rzeczywistości też ten zawodnik aż tak dobrze się prezentuje? To jest pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź, a teraz Ahmed Kutucu, moi drodzy, dośrodkowanie do Brila Embolo i Bril Embolo i, moi drodzy, czysta formalność. 7 minuta, 1-0, Brila Embolo. Nie wiem, czy tego meczu też nie przesymulujemy sobie do samego końca. Mamy tutaj trochę problemy kondycyjne z tego względu, że tamten mecz przesymulowałem do samego końca, ale no, wiecie, jak jest. Burns. Kelly. Przejęcie tej piłki. Nie, otóż nie. Otóż nie. Kuglan. A tego akurat kojarzę. Tego akurat zdecydowanie kojarzę. Tim Lang. Dobry przechwyt. Blumberger i Tim Lang. Jeszcze raz szeroko. Guevara. Podłączenie Denzela Dumfriesa. I Denzel Dumfries. Przepiękna piłka. Tim Lang, czy do tego dotrzesz? Aj, ale to było dobre. To było naprawdę, naprawdę niezłe, moi drodzy. Podoba mi się. Podoba mi się. Tim Lang fajnie. Pokazał się z dobrej strony. I teraz Benson. Zagranie szeroko tej piłki. Denzel Dumfries. Smith. Benson.
przejmijmy tę futbolówkę, zdobądźmy jeszcze drugą bramkę i wtedy będziemy mogli spokojnie pomyśleć już o symulacji tego spotkania do samego końca. Muszę też mieć na uwadze tutaj pewne problemy kondycyjne, ale czekajcie, teraz Guevara kontra Smith. Guevara przejął tę piłkę, ale nie wybił jej na czas. Dumfries, próbowałem ją wybić. Dumfries, dobrze. Spokojnie. I Denzel, wybijamy tę futbolówkę. I Tim Lang, do ciebie zaraz będzie grana piłka. Tylko poczekaj, pokaż się tam bardziej. O nie, nie, no. I po cholerę Kutucu. Co za idiotyzm, dlaczego tak? Przecież to było oczywiste, że gram do Tima Langa, a nie do tego Kutucu. Po co ty się tam wpieprzałeś, co? Taka sytuacja zmarnowana przez to, że Kutucu za wszelką cenę musiał mieć tę piłkę. No dramat. Denzel Dumfries, jeszcze raz. Zagranie do Tima Langa, ten odgrywa do Guevary i Guevara, teraz powtórzymy ten numer. Mam nadzieję, że teraz Kutucu już się nie podczepi. I Tim Lang, jesteśmy w polu karnym. Tim Lang, strzał Tima Langa, będzie dobitka Kutucu. Jednak Kutucu się tak czy siak pokazał, tam gdzie ja... Ale mówiłem, moi drodzy, że jak zdobędziemy tę drugą bramkę, to chyba przesymuluję ten mecz już do samego końca. No to jest 5-0, tu chyba nie ma co. Tu chyba nie ma co, nie wiem, zrobię zmiany. Zrobię może zmiany, żeby też zawodnicy tutaj złapali minuty. Nie mam pojęcia po co ja to robię, ale wiecie, żeby później się wszystko zgadzało, że no chyba, że nie wiem, czy przegramy. Stracimy jednak 6 bramek i przegramy ten mecz. No to by był hit dekady. Ale nie, chcę zrobić tylko tutaj przerwę w grze i wtedy jak najbardziej przysymulujemy już to wszystko do samego końca. Chcę tylko te moje zmiany, żeby się czyta... No tak, halo, panie! Ja cię faulowałem! Oddaj mnie tę piłkę, proszę! No ale mam wrażenie, że z losowaniem udało się nam raczej dosyć stosunkowo łatwo, więc moi drodzy, wybijamy tę futbolówkę, zmiany mają miejsce, wprowadzamy zawodników, którzy mieli się wprowadzić i teraz, moi drodzy, możemy już ten mecz przesymulować do samego końca. Przechodzimy bezpośrednio do... No proszę, remis u siebie w drugiej połowie. Widocznie lepiej się zaprezentowało St. Patrick's, ale moi drodzy, te dwa gole zdobyte przez nas zaważyły na tym, że nie było tutaj zagrożenia tak czy siak. W dwumeczu 5-2, myślę, że to jest rezultat, który nas raczej zadowala, co by o tym nie mówić. No i mamy awans. Liga Europy, faza grupowa bankowo już przed nami stoi otworem, więc teraz nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście odebrać nagrodę za awans, informacje o zmienionych terminarzach ze względu na grę właśnie w europejskich pucharach i możemy zobaczyć, jakie jest losowanie. Bo oczywiście to losowanie się pewnie odbiło świeżutko po nas, po naszym meczu. I moi drodzy, Schalke, Nulfia, Gelsenkirchen, z kim my będziemy w grupie? Patrzę i się zastanawiam. Pogoń Szczecin i Lech Poznań. O kurde. Oha, to się nie dowiem. No dobra, to muszę wejść tu. Muszę wejść tutaj, bo tu mi nie pokażą tej naszej grupy. Więc moi drodzy, wybierzmy sobie rozgrywki i weźmy sobie UEFA Europa League. A tutaj w Lidze Europy Arsenal i Basel. Jo dupia, no to... To jest mega trudna grupa. Jak to jest jedna z najtrudniejszych chyba grup w Lidze Europy. No oczywiście, że tak. Ale swoją drogą, fajnie, że mamy trzy kluby z Ekstraklasy. Jagiellonia, Pogoń i Lech. Wow, super sprawa, panowie. No ale powiem wam, grubo się dzieje, naprawdę się dzieje mega grubo. My mamy w swoim budżecie 170. Przejdźmy sobie do transferów i zobaczmy, czy znaleziono nam jeszcze jakichś nowych piłkarzy. Oj, znaleziono nam jeszcze jakichś nowych piłkarzy, no to rzućmy się do przeglądania. Kogo my tutaj mamy nowego? Racić, Riki Puć, Oskar. No Riki Puć, no raczej jego z Barcelony nie będziemy ściągać. Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios też wydaje się być całkiem intrygującą opcją. Dodajmy go sobie do transferów, więc dodajmy sobie do listy życzeń. Idę dalej, Brahim, Dani Ceballos, Yuri Tielemans. O, to jest też gruby transfer, ale on w Atletico. Ale Yuri Tielemans też się wydaje być naprawdę grubą opcją. Więc dodajmy go też do listy życzeń. Tylko on ma... A nie, on nie będzie chciał do nas przejść, bo oczywiście ma 86 punktów overalla, więc nigdy w życiu nie będzie chciał do nas dołączyć. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowych zawodników z Hiszpanii, którzy grają oczywiście na pozycji pomocnika. Tutaj mamy nowych, jest Mia, Luki, Sandro, Tonali. Tonali też fajnie, tylko że Tonali też taki typowy defensywny pomocnik po prostu, więc to nie to. Gravenberg, 83 punkty overalla. 83 punkty overalla, dobra inwestycja w przyszłość, tak? To ile ty jesteś wart, gościu? 56 milionów, ale trzeba by było tak czy siak na tu i teraz dać już za ciebie ze 100 baniek. No nie ma co się dziwić, no na pewno masz mega potencjał, ale my chcieliśmy raczej zawodnika takiego na tu i teraz. Z lidze angielskiej nie znaleźliśmy nikogo nowego. W lidze niemieckiej, przepraszam, jest tutaj kilku nowych piłkarzy.
Czy jest tutaj ktoś, kto by mógł nas zainteresować? Zaniolo, Samaseku, Felix, Tyler Adams, Amiri, Corentin Tolisso. Ale Tolisso to raczej to już też nie jest ta bajka. No dobrze, moi drodzy. Jeszcze mamy ligę francuską. W lidze francuskiej też oczywiście Kamavinga, Bruno Gimaraes. Raczej standardowy zestaw, tak jak wam mówiłem wcześniej, więc sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. A tutaj mamy jeszcze 6 dni tylko, jeżeli chodzi o raporty dotyczące Daniela Bragancy i Bruno i Jetsona Fernandesza, przepraszam. Pytanie, czy te 6 dni my w ogóle jeszcze mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tak. Dowiemy się czegoś o nich centralnie przed ostatnim okienkiem transferowym. Moi drodzy, aktualnie jesteśmy liderami Bundesligi swoją drogą. To bardzo ciekawa sytuacja. No ale co? Wiecie, jak wygląda sprawa z ewentualnymi transferami? Wiecie, jaki mamy budżet? Zapraszam was do sekcji komentarzy. Zapraszam was do udziału w ankiecie. Piszcie, kogo ja bym miał tutaj kupić, kto by miał się tutaj znaleźć. Na razie i pa, pa. Cześć.